Witam, tutaj Piątek i w tym filmiku pokażę Wam, jak zdobyć tanio premki. Jeszcze taniej niż za 200 zł PSC, jak sprzedaje teraz dosłownie każdy. Premka full access z możliwością zmiany niku, skina, e-maila i wszystkim jest za 1 dolar. A 1 dolar to na chwilę. 1 dolar to 3 złote. No niecałe 3,50, więc no. Za tyle, powiedzmy na 3,50 zł możecie mieć jedną premkę full access. Więc tak, jak to się robi? To nie jest scam, to strona, nawet nie jest moja strona, to jest jednego typa z MC Marketu, który ma również swojego snajpera do nicków w Minecrafcie. Więc no, jak ktoś nie upada, nie wiem, zróbcie sobie jakiś research czy cokolwiek. Więc tak, jak się tego używa? Na początku robicie konto, jakiś nick, e-mail też obojętnie jaki. Dobra, teraz możemy się zalogować. I tak, klikamy teraz tutaj na profil, tutaj są różne informacje. Ale najważniejsze jest, jeśli chcecie kupić sobie, to klikacie home. I pokazuję Wam, że... Znaczy chcę je kupić, no ale trzeba doładować. Więc jak doładować, klikamy tutaj, minimalna ilość doładowania to są 2 dolary, czyli no 6 zł. Klikamy, jak nie zadziała, to klikamy drugi raz. Teraz mi tutaj ładuje i widzicie 7 zł, 7 zł 3 grosze. Klikam zapłać teraz. Powracam do strony handlowcy, widzicie tutaj już 2 dolary po odświeżeniu. Mogę sobie kupić dwie premki full access. No to klikam, kupuję. No, coś nie zadziałało, to odświeżę stronę i kupię jedną jeszcze. A, okej. No i mamy dwie. Premka jakiegoś Polaka akurat. Spoko. Jak klikamy tutaj w profile, to tu mamy te oba zakupy. Tak. Pokażę Wam może na przykładzie tego Polaka, jak to się robi. Wchodzicie w tą stronę. Link w opisie będzie, jak jest to sami przepiszcie. Teraz zrobię cięcie, bo w opisie mam straszne rzeczy i nikt tego nie może zobaczyć. Mam fotki z wakacji, niestety nie przyniosłem do pendrive'a. I tak, to są te dwie premki. I teraz może rozjaśnię to. Pierwsze to jest nick, potem jest dwukropek, po dwukropku jest e-mail, potem jest znowu dwukropek i potem jest hasło. I tak to działa. Więc no, to sobie rozdzielę, jakby ktoś nie widział jeszcze. I tak, na tej stronie tutaj trzeba wpisać różne rzeczy. No to e-mail wpisujemy. E-mail tego gościa. Username to username gościa, password to hasło gościa i tutaj e-mail dwa razy nasz, to jest, dobra, nie miałem maila, teraz założyłem, to tutaj byle jaka data, klika się migrate account i już zmigrowałem. To teraz musimy potwierdzić e-mail nasz, zweryfikować, więc musiałem przyjść na ten nasz mail, co tam podaliśmy. I teraz klikamy tutaj, chyba tutaj nasz mail.
i powinnam przyjść do myśli z resetem hasła. Dobra, no mi nie przyszło, ale wam powinno przyjść. Dobra, no, jak widać, no mi nie przychodzi, no przyszło mi. Wam powinno przyjść, a jak nie to zmienicie i pisz coś, ale logujecie się ogólnie na premkę tym swoim już mailem i hasłem typa. No tu mamy MJ Wiśniewski. Teraz klikamy tutaj. Zmieniamy hasło. No nie wiem, na byle jakie. A, nie wiem. Dobra, zmieniłem chyba. Tak, zmieniłem. I też trzeba pytanie nasze pomocnicze założyć, żeby było jak najbezpieczniej oczywiście. Więc jest to. Dobra, powiedzmy, że ja nie chcę zmieniać niku. No, no wiadomość mi nie przychodzi, nie wiem czemu, powinien muszę IP zmienić. No i to tyle. Jak ktoś chce tą premkę drugą, to nie wiem, ścieżcie sobie ją, zabierzcie. Piszcie sobie coś. No i to tyle. Jak ktoś ma jakieś pytania, to można pisać w opisie. Ja odpowiem. No. Więc to tyle. Aha, co do pelerynek, to tutaj nie ma pelerynek. No ale to tak, tak stąd. Premki ma chyba AK i jakiś Epic. Edalt nie ma stąd, ma z innej strony. No i to tyle się ma.